Czy na Instagramie wciąż tak dobrze się zarabia jak kiedyś? Szczerze mówiąc, to wiadomo, że coś tam się zarabia na Instagramie, natomiast ja nigdy nie określałam siebie jako influencerka, ponieważ jestem teraz kompletnie skupiona na tym, żeby zrobić swoje rzeczy i biznesy. Ja teraz projektuję kolekcję, otwieram właśnie sklep internetowy, chcę sprzedawać właśnie tam ubrania i skupiona jestem na tym, bo ponieważ uważam, że tylko swój biznes przyniesie ci wszystko. Plus robię kosmetyki w Brazylii, zaczynam też, robię ze swoim przyjacielem program, w którym będę testować samochody, więc to jest kompletnie inny świat. Instagram to jest jakby, chyba że ktoś nie ma pomysłu na siebie, no to wtedy musi reklamować kogoś. Ja teraz reklamuję tylko siebie. No dobrze, ale był taki pewnie okres, że także miałaś różnego rodzaju współpracę, to ile najwięcej udało ci się na takim na przykład kontrakcie zarobić, jeżeli chodzi o Instagram? Wiesz co? Ja powiem, że chyba mnie nie było takie, że jakby jakieś kosmiczne ceny, może to było, nie wiem, kilka tysięcy, coś takiego, do 10 000. Nawet szczerze mówiąc, to nie przypominam, natomiast raczej to nie było jakieś kosmiczne ceny. Okej. Okay. W Polsce na pewno, bo też robiłam właśnie, kiedy mieszkałam w Moskwie, no to tam są właśnie inne. No to prawda, to jest dość komfortowy taki szybki zarobek, więc no to jest niesamowite, że też ludzie bardzo ciężko pracują, a tu wystarczy, że jesteś tym influencerem i zrobisz zdjęcie i masz już pieniądze, a ludzie bardzo ciężko pracują za takie pieniądze, co niektórzy po prostu, albo nawet ja wrzucę zdjęcie, więc bardzo to doceniam, jestem mega wdzięczna, no i to jest super, że mogę mieć tak, los mi dał takie coś. Powiem ci, że teraz ostatnio te zasięgi bardzo poucinał Instagram, więc jest trochę gorzej niż było wcześniej, ale to widziałam, że to nie tylko mój problem, ale że wszyscy tak mają, że tam jakieś są zmiany na Instagramie, więc może oni coś wypróbują, więc pewnie dlatego te zasięgi spadają. One są tak, raz niżej, raz wyżej, ale co do ceny... Bardziej Egipt czy bardziej Malediwy? O nie! Na jednym? Na jednym tak jakby Instastory, czy tam na jednej kampanii? No. Bywają i takie Malediwy, a bywają i taki Egipt, myślę, więc to wszystko zależy. Czasami to zwraca się na przykład w barterze, na przykład, tak, a czasami dostajesz za to pieniądze. No to kilka tysięcy sobie zarobiłem tam na jednej jakieś takie rzeczy, tak. No. No i super, i oby jak najwięcej takich kampanii. Zrobiłem na przykład oczy właśnie, laserową korektę oczu i mogę śmiało przyznać, że no polecam serdecznie właśnie każdemu, komu przeszkadzają okulary, soczewki, to korekta laserowa naprawdę robi coś. Rozumiem, że w barterze. Tak, to zrobiłem sobie w barterze, no bo ten zabieg jest dość kosztowny, no i wiesz, no jakby ja też szanuję czyjąś pracę i czyjś cennik, tak, więc ja też na siłę nie jestem takim człowiekiem, że wyciągam od wszystkich na siłę pieniądze, tak, kiedy trzeba, to trzeba, nie?